Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Witam. Jestem Stone i ogólnie jestem największym trollem tego świata. Planuję obsypać całą planetę Stone'em. Stone'em, czyli właśnie kamieniem, z którego jestem zbudowany. Mam tego naprawdę tony i nie zawaham się tego użyć. Naprawdę jestem jednym, myślę, że z lepszych trollków i ogólnie przy tym jestem bardzo skromny. I właśnie w ten sposób to robię. Kładę tutaj Stone'a za Stone'em i ludziom to w sumie przeszkadza, bo na przykład idzie jakiś gamoń i się tutaj potknie i się wywróci i powie au, 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 au i później będzie go na przykład noga bolała. Dlatego tak to wszystko wygląda i przyszedłem właśnie z oddali do tego miasta. Planuję tutaj trollować mieszkańców tej wioski i na początku może zabudujemy im przejście, żeby nie mogli przejść i wyjść właśnie z tego miasta. Tutaj brama zamknięta, koniec wychodzenia. Będą musieli zmoczyć swoje skarpety śmierdzące, żeby po prostu przepłynąć tutaj na drugą stronę. Dlatego pierwszy trolek myślę, że jest dosyć udany. No, jak ktoś ma drabinę, to sobie poradzi, ale kto nosi ze sobą drabinę w dzisiejszych czasach? Chyba nikt. Pierwszy trolek udany. O, tam widzę jakiegoś ziomeczka. Coś tam ze szkłem kombinuje, chyba swój jachcik w ogóle reperuje, ale fajna motorówka, nie? No, powiem w sumie, że mi się nawet podoba. O, witam tutaj panów. O, tutaj panu dziękujemy jak na dzisiaj. Sklepik zamykamy, dziękujemy, do widzenia. I tak to właśnie robię. Tak to właśnie robię. Nie, no rządzę. Woohoo! Najbardziej lubię tak skakać, bo tutaj największe trolki. Ludziom się to nie podoba, oni to będą później musieli wszystko właśnie naprawiać. Idziemy właśnie do tego pana tutaj, tego paniczka. Zobaczymy, co on tutaj kombinuje po cichutku. Może się do niego zakradniemy, może jakiegoś trolla mu wywiniemy. To by było najlepsze. Dlatego wezmę tutaj po cichutku. Zobaczymy. Reperuje szyby tutaj ustawia. Może byśmy mu tam tutaj na przykład coś zmajstrowali i wywalili go. Ej, za burtę! Za burtę! Do widzenia! Co ty robisz? Kim ty jesteś? Co ty robisz? Wypadł z mojego jachtu! Zapraszam! O nie! To już jest mój jachtik! Nie wierzę, co się stało! I co teraz? Jest już po tobie! No nie wierzę! No chyba sobie żartujesz! Chyba sobie jaja robisz! O ty cwaniaku! I co teraz zrobi pan? O ty cwaniaku! Jestem największym trolem tego świata! Radzę nie zadzierać ze mną! Zaraz się ciebie pozbędę! Ej, czekaj! Dobra! Chwila, bo pan się topi! Chwila, ja tu panu na ratunek! Już! Przepana! O, na pewno! Ty mi pomożesz! Zapraszam. Ja nie chcę cię pomocy! Ty wypadł z mojego jachtu, ty! Sam wpadłem! Ja nie lubię wody! Jestem kamieniem! Nie wejdziesz tutaj teraz! Ej, wypadł przepana, proszę pana, bo ja zaraz nalot zrobię na pana! Mam zrobić nalot? Stąd, proszę stąd wypadł! Ej! Nie chcemy tutaj takich stonów, przestań, jak ty, trolu! Przestań, bo cię załatwię zaraz! Nie fikaj lepiej! No dobrze, no to proszę w ogóle, kim ty jesteś? Skąd ty się wziąłeś tutaj? A ja się wziąłem, kurczę, z Nibylandii, a co? Co cię to interesuje tak w ogóle? W ogóle ty żeś niszczył mi cały pomost dla mojego jachtu, w ogóle co tutaj robi tyle kamieni, kurczę! Mam to gdzieś! Ja ci zaraz pokażę, gdzie raki zimują, to już po tobie jest! Stop! Słyszałeś w ogóle ostatnio o loterii? O loterii Stone'owej? Nie słyszałem o loterii Stone'owej. No to ja ci coś powiem, chodź, wejdź tutaj na górę, na ten żagiel. Okej, wejdź tutaj, nie? No i co dalej mam robić? I ogólnie, jeśli chcesz, włączymy losowanie i będziesz mógł wygrać różne nagrody. Wskakuj tutaj na dół. Ale co to da? Jak to wygram nagrody po wskoczeniu tam na dół? O co chodzi? Tak, można wygrać, to jest loteria Stone'owa, nie słyszałeś o tym? Skakujesz do... No dobra, a co mogę wygrać, jak tam wskoczę? No możesz wygrać złoto, diamenty i wszystko, spróbuj. No nie wierzę, no dobra, to ja chcę diamenty i złoto, poproszę złoto i diamenty. Ale wiesz co? O co tu chodzi? Maszyna losująca wylosowała ci tutaj stak kamieni, dlatego łap kamienie! O ty cwaniak, ty trolu, ty stoł, nie trolu, nie wiesz, kamyczki, co ty zrobiłeś! Kamyczki mam dla ciebie, kamyczki, łapaj kamyczki tam! No nie, już pod tobie, stoł, nie, czemu ty jesteś takim trolem? Kto ci urodził w ogóle? Wypadł z mojego jachtu, nie chcę cię więcej widzieć! Życzę miłego odpoczywania! Nie mogę stąd ciebie dostać w ogóle! Życzę miłego odpoczywania, proszę pana! Słuchaj, może cię uwolnię, jakbyś dał jedzenie, masz jakieś jedzenie? Mam jedzenie. To rzucaj tutaj, to może cię uwolnię.
Dawaj. Trzymaj jabłka, trzymaj, proszę, ale uwolnij mnie stąd, ja chcę na swój jacht trafić, tak jak wcześniej dzięki. Byłem. Dzięki, chyba sobie żartujesz, że cię uwolnię, ja zwijam dalej trollować, ogólnie planuję trollować. Planuję trollować dzisiaj wasze całe miasto, dlatego czas mnie goni, nara, trzymaj się mordeczko, trzymaj się. O nie, pożałujesz tego stołu, nie pożałuję tego, ja niczego nie żałuję, ja to wszystko robię świadomie, jestem największym trolem tego świata, ja cię nie mogę, nawet mi deszcz nie strasznie. Deszcz mi nie straszny. I tutaj oczywiście zakneblujemy wejście, żeby nie było można wejść. Okej, okay. Koniec przejścia i lecimy sobie dalej. O, tutaj jakieś ślady po mnie. Ciekawe kto to tutaj. Wydaje mi się, że to ja. Okej, okay. Także lecimy dalej. Tutaj mamy bardzo ciekawych panów. Witam, dzień dobry tutaj. Dzień dobry. To już do widzenia. Okej, okay. Zakneblujemy tutaj panów. Halo, witam. Co ty tutaj robisz? Czemu zakrywasz wszystkim te? No nie, no już po witam, tobie jest. Witam panie, czemu, proszę pana. Czemu ty zakryłeś ja, tutaj ej, wszystkim nie bij mnie, drzwi? Bo mam mało życia. Ja tutaj zwalczam panu konkurencję. Nie zauważył pan? Tutaj już nikt nie będzie kupował u nich, tylko u pana będą kupowali wszystko. W sumie racja, bardzo dobrze, że im zamurowałeś. No właśnie. Dobrze tej konkurencji, dobrze tak. I główka dobrze, pracuje. Ale... I zobacz, ja tutaj zaknebluję jeszcze ich. I główka pracuje, bang. I oni tutaj nawet nie wyjdą stąd. Ale ci mieszkańcy wioski nie byli tacy zli, nie zasłużyli na to, żebyś ich więził. Czemu to robisz? Słuchaj, ja jestem największym trolem tego świata. Jeśli jeszcze o mnie nie słyszałeś, to niedługo usłyszysz. Troluję wszystkich stołem, rzucam tego. A jeśli chciałbyś, ja na przykład jakbyś chciał sobie wybudować domek, to trzymaj, mam tutaj stack dla ciebie, bo ty jesteś akurat, wydaje się, w porządku ziomeczkiem, nie to, co ci tutaj nieudacznicy. Dziękuję bardzo, jesteś super, aż wyjdę ze sklepu zobaczyć, co ty nabroiłeś w ogóle, kamieniu, stołnie, co ty w ogóle nabroiłeś, kurczę, no. Ty wszędzie rozkładasz te kamienie? Tak, troluję. I ale ci... może byś zostawił naszą wioskę w spokoju i wyszedłby z niej, co? No co ty, słuchaj, ja potrzebuję szukać przyjaciół, wiesz, szukam takiego przyjaciela jak ty. Ogólnie ty jedynym mi się wydajesz w porządku, taki jeszcze w miarę, bo reszta to jest jakaś paranoja. Ale zobacz, o tutaj idzie mój też konkurent, on zobaczy teraz patrz, jak ty ich sterowałeś. Czekaj, zostaw go, ja mu coś zrobię, szybko. Uda ci się to zrobić? Beczkę mu zrobimy. Uda ci się? Dobra, co? Mamy bekę. Udało ci się, weź teraz tam lawę jeszcze wylej, albo coś tam troluj. Tam. Nie, ja taki okrutny nie jestem, bez przesady, ja robię tylko beczki, to... Beczki są spoko, beczki... Ała, nie bij. Dobra, beczki. On tam jest. A mogę ja też jakąś beczkę na kimś przetestować? Czekaj. Zrobimy mu tutaj okienko. Kurczę. Ty nie wiesz, z kim igrasz. Panie, nie wiesz pan, z kim igrasz. Pan nie wiesz, z kim się do... Kurczę, ty... Ej, stój. Co jest? Co jest z tobą? Czemu nie wiem, z kim gram? Ja wiem, z kim gram bardzo dobrze. Ty jesteś stonem, jesteś trolem w ogóle wszystkich, całego teraz tej wioski. Ja mam sprawkę ogólnie. Możemy tutaj rozwinąć pana ten ryneczek. I ja tutaj na przykład mógłbym sprzedawać stona, bo potrzebuję trochę kasy i po 50% mogę panu oddawać na przykład. Bym tutaj handlował, pan by mi też dał swoje produkty i dajmy na to, ja tutaj mógłbym się schronić też, bo już słońce zachodzi i ja nie mogę spać dziś na świeżym powietrzu, bo mnie potwory złe zjadają, bo one lubią takiego kamyczka jak ja. I no rozumiem, ja tutaj mogę handlować, tylko no chciałbym to mieć tak na własność i mogę dla pana pracować, 50% się dzielimy 50 na 50, pan nic nie robi, ja haruję tutaj jak wół i się dogadaliśmy, nie? No dobra, no to jestem za. O, daj za. Jabłko, słuchaj, daj jabłuszka. Jestem za, słuchaj, to ja tak, to moglibyśmy wejść w ten układ, że będzie sprzedawał tutaj stół, no ale pamiętaj, 50% zysku dla mnie, żebyś mnie nie oszukał. Dobra, mogę tutaj spać ogólnie dzisiaj? I tak, możesz tutaj spać dzisiaj, ja już ci tutaj właśnie montuję leżonko, bo nie takie sytuacje już tutaj się zdarzały, właśnie jak ktoś chciał spać. Jak i słuchaj, uważaj na złodziei, bo tutaj też dużo złodziei jest, dlatego tutaj ci zamuruję okno wstawię, żeby nie fajnie, było przypału jakiegoś. Fajnie, proszę bardzo. Podoba mi się to. O, i teraz jesteś zamurowany stół, nie, i teraz nie powinien nikt się tutaj włamać. Dlatego jak będziesz kogoś widział, to wołaj mnie, ja na pewno przyjdę. Dobra, a tymczasem ja się tutaj będę kładł do spanka, bo kurczę, mnie mamusia zawsze tak goni szybko do spanka. O, tutaj mi główka tylko wystaje, ja tutaj już pod pierzyną, dobranoc, idę spać. Wow, co? Ja mam twarz w ogóle? Jakim cudem w ogóle ja mam twarz i urosłem chyba trochę.
Tak mi się zdaje. Ja nie mogę, co się ze mną stało. To miasto jest jakieś dziwnie przeklęte. Jak mi się tu jakoś w ogóle dziwnie spało. Nie wyspałem się. Dobra, muszę tutaj otwierać sklepik, bo już w sumie jest dzień. Okej, także ja w ogóle tutaj idę sprawdzić, jak ja wyglądam w ogóle śmiesznie. Nie no, jestem nie do poznania. Jak urosłem trochę. Nie no, teraz wyglądam trochę poważnie. Halo, czy ktoś tu jest? Halo. O, chwila. Gdzie są wszystkie sklepy otwarte? Witam. O, jeden tylko sklep jest otwarty, o co tu chodzi? Witam pana klienta. Tak, wie pan, tu się sklepy pozamykały, bo pobankrutowały. Ja tutaj obsługuję. Mam tutaj w ogóle... Ja miałem chyba sen jakiś i on się spełnił. Jaki? Proszę pana, ja tutaj mam w ogóle dla pana do sprzedania zbrojki ze Stone'a, mam Stone'a, mam narzędzia ze Stone'a, mam jabłka. Mogę panu, patrz, zobaczy ale... pan, dla testów panu dam. Ale co ty mi tutaj pokazujesz? Ja tego nawet nie chcę podnosić, czy ty widzisz, co ja mam na sobie? Ja mam zbroję z diadiaksową, ja nie potrzebuję jakiejś gównianej rzeczy ze Stone'a. To takie coś istnieje? Jak to się mieni pięknie, Jezu, jakie piękne to jest. Super zbrojka, proszę pana. A co by pan... Wiem o tym. Co by pan chciał kupić? A masz może Czego pan tutaj szuka po prostu na targowisku? Co by pan chciał kupić? Chciałbym kupić jedzenie, jakieś coś do jedzonka, bo głodny jestem. Proszę pana. Do miasta na śniadanko. Dobrze pan trafił. Mamy takie pyszne polskie jabłka. Właśnie tutaj nam dostawca niedawno dowiózł. No po prostu słodziutkie jak ta bajka, jak ta bajka. Jedno jabłko, jedna sztabka złota. Bardzo tanio. No dobra, a moglibyśmy się jakoś dogadać, że dam ci kilo z ironu, z żelaza? No. Za trzy jabłka? No, dobra, trzy jabłka za kilo z ironu, wchodzę w to, okej? Okay. Dobra. No ty masz tylko stone'owe rzeczy, nie masz ironu, znaczy żelaza, no to ja ci mogę dać ten z żelaza i jakoś się dogadamy. Mam, trochę zużyty, ale niech będzie. Proszę pana, a skąd można dostać takie buty i spodnie? Ja też bym chciał takie itemki mieć, fajne i mieczyk i w ogóle... i pan w ogóle naprawdę fajnie w tym wygląda, ja też bym chciał takie. Co, jakoś byśmy się dogadali, skąd po to pan ma? Doradziłby pan coś? To bardzo ciężka praca i wysiłek włożyłem, żeby to zarobić na to pieniążki. To jest bardzo droga rzecz, słuchaj. Nie wiem, czy się dorobisz w swoim życiu takich właśnie rzeczy, bo to są najdroższe rzeczy, najlepsze wykonane na całym świecie. Dlatego wiesz co, nie wiem, jakbyś chciał to zrobić. Jakoś rozwiń może tutaj interes sklepu i jakoś ci wyjdzie. Ja ci nie pomogę ci zebrać tych rzeczy, sorry. Trudno, no szkoda, proszę pana. Ja lecę, sorry, dzięki nadzieje. Za jabłka, pyszne jabłka, no. Dobra. Super. No pa, cześć. Pa. Zapraszam ponownie, proszę pana. Kurde, ja też bym chciał w ogóle... To jest fajne. Albo czekaj chwilę. O, witam z powrotem, co jest? Czekaj, bo ja mam taką sytuację. Jak chcesz, mogę ci... Jak chcesz, mogę ci oddać właśnie swoje buty oraz swoje spodenki właśnie z diamentu oraz mieczyk do tego ci dam w bonusie. No, z chęcią, wyobraź z chęcią. Sobie. Ale pod jednym warunkiem. Co jest? Co muszę Ostatnio, zrobić? Ostatnio, tydzień temu, właśnie włożyli mojego koleżkę do więzienia i słuchaj, tam jest więzienie, chodźcie, przyjdziemy tutaj, ja ci opowiem wszystko. Ale w ogóle jest tak mocno zabunkrowane to więzienie, trochę wygląda niebezpiecznie, muszę przyznać, proszę pana. Ja nie mogę się do niego zbliżać, bo mnie też poszukiwali ogólnie, dlatego nie zbliżajmy się blisko tego właśnie więzienia. I słuchaj, on jest niewinny, mój kolega został wsadzony do więzienia tak po prostu bezczynnie, on jest niewinny, wyobraź to sobie. Tak? I słuchaj, chciałbym, żebyś go wydostał właśnie z tego więzienia, a ja ci w zamian dam właśnie te rzeczy z diamentu. Dobra, proszę pana, stroluję tutaj tylko wieśniaków, bo codziennie muszę trollować, bo ja tutaj jestem największym trollem, wie pan? I ogólnie, co, musiałbym iść tak... O, już tam strollowali. Dobra, tutaj zrobiłem wieżyczkę, czyli co, idę tam, ratuję pana przyjaciela, on tam dokładnie jakiś numer celi ma, żebym wiedział, który już to jest. Już ci mówię, wchodzisz i po prawo, całą celę po prawo otwórz. Słysz, słucha tutaj jakiś typek, weź pan go. Ej, czemu ty słuchasz? I patrz, ja teraz ci pokażę, jak mieczyk działa. Patrz, hyc. O kurcze. I on już teraz się nie odezwie, ja nie będę go pijał, ale on już teraz się nie odezwie. I słuchaj, to ja to robisz robię. To ja to zrobię to. Wchodzę, idę. Cela po prawo, całą celę po prawo pamiętaj. Dobra, cela po prawo, będę pamiętał. Cela po prawo. Dobra, mamy tutaj to więzienie. Wygląda dosyć fajnie w sumie, ale tutaj jest jakaś wigilia. Ej, ty, nie patrz się, cwaniaku. Co ty, kurczę, z szpiegiem jakieś jesteś? Szpiegujesz mnie? Oż ty, to ja już się tobą zajmę. Zabunkruję cię, jak kurczę, wszystkich twoich ziomeczków z tej wioski. Będziesz tu miał tylko albo nie, bo mnie będziesz podglądał żadnego okienka. Dobra, nikt nie patrzy. Dobra, jest czysto. Jest jakaś dźwignia. Dobra, otworzyłem, jest tu więzienie to. Jest cela po prawej.
Jest cela po prawej dwóch więźniów. Nie wiem, który to jest przyjaciel tego mojego kolegi. Chwila, to jest... O nie, zamknąłem się. Dobra, dobra, dobra. Nikt tego nie widzi. Okej. Okay. Panowie, wychodzimy. Wychodzimy z celi. Tutaj wychodź pan. Szybko, szybka akcja, bo zaraz tutaj ochroniarze przyjdą. Ochroniarze, dobra, wychodzimy. Już tutaj wypuszczam. Zapraszam. Proszę, panowie, wychodzimy. No, wychodźcie, bo tutaj zaraz przyjdą gliny. A, szybko idę do mojego przyjaciela. Przyjacielu, no otworzyłem cele. Widziałem, wychodzi. Wszystko podglądywałem. Już uciekają. Widziałem to. Dziękuję, bardzo fajnie się sprawiłeś, bardzo udało ci się. Super, właśnie chciałem porozmawiać z tym znajomym, tylko teraz cicho. Nikomu nie możesz o tym mówić, dobra? Dobra, o co chodzi? Dawaj tej temki. Ja ci daję, ale nie możesz o tym mówić, że ja cię namówiłem, żebyś otworzył tą celę, bo słuchaj, tobie nic nie zrobią, ty jesteś tylko kamieniem, co nie? No tak, przecież kamienia do pierdla nie wsadzą, to jest niemożliwe. Dziękuję, proszę pana, ja tutaj już nie miałem miejsca, to tutaj zostawiłem panu na Zaśkę. Może pan sobie ubrać tą zbrojkę, bo lepsza taka niż żadna, nie? Łapa. No w sumie racja, no dobra, no to ubiorę. Teraz mam trochę gorszą zbrojkę, ale i tak w sumie też fajna. No fajna jest. Proszę, jeszcze tutaj drugi secik. Spodenek dla, nie dla chcę, kolegi. Bo mam w sumie spoko. Dla kolegi, spodenki. Jabłka. Dlatego proszę pana. Super, no dzięki, jesteś super, naprawdę. I teraz tak naprawdę te rzeczy to naprawdę zdołają cuda. Jeśli będziesz chciał to kiedyś sprzedać, to możesz zostać milionerem. Dziękuję, proszę pana, dziękuję. To ja uciekam do pracy, bo zaraz tutaj szef na mnie nakrzyczy. Oa! Dobra, idę, bo szef na mnie nakrzyczy. Cześć, dziękuję za dobrą robotę, cześć. Na razie, trzymaj się. Dobra, ja muszę tutaj szybko iść. Ja tutaj jeszcze trolka może jakiegoś zrobię. Ja cię tutaj w ogóle pole. Dzisiaj za mało trolków trochę zamontowałem, dlatego trzeba tutaj trochę potrolować. Ale idziemy już tutaj właśnie na ten. Idziemy tutaj już normalnie na nasz stragan i będziemy handlowali, dlatego lecę jak najszybciej, okej, jakby nigdy nic. Mam nadzieję, że szefa tutaj nie było. Okej, dobra. Także jesteśmy, zjem sobie jeszcze jabłko, w sumie to jest produkt, ale nieważne, dobra. Także czekamy tutaj na klientów. Co tu się dzieje? Witam cię. Witaj, szefie. Słuchaj, w ogóle nie uwierzysz dzisiaj, ile zarobiłem pieniędzy. Zarobiłem mieczyk złoty, zarobiłem kilo taki ironowy i zarobiłem spodenki i buty z diamentów. Skąd ty to wszystko masz? Właśnie widzę, jak ci fajnie to pasuje do twojego ciała, ale skąd ty to wszystko masz? Przecież to jest takie drogie, że ciebie na to by nie było stać. Panie szefie, ja tu ugadany jestem. Zgodnie z obietnicą wiszę panu 50%. Jak się tym podzielimy? Co by pan chciał? Mam kilo? Mi możesz dać spodenki daj, no. Tylko spodenki? Spodenki tekstowe i będziemy dogadani, no. Spodenki to kilof mogę dorzucić i jesteś i mieczyk super. I buty są moje. Biorę mu... Jesteśmy kwita, tylko słuchaj, podejrzewam cię, że tak naprawdę nie pracowałeś wtedy, kiedy miałeś pracować. No bo zarabiałem... Tylko robiłeś jakieś bzdetne rzeczy. Zarabiałem gdzie indziej kaskę, ja poszedłem więźniów ratować, byłem w pierdlu tam i uwolniłem więźniów normalnie. Co? Ciszej, nie mów tak głośno, ktoś usłyszy jeszcze i będzie. Tak, więźniów uwolniłem i dostałem za to te diaksowe rzeczy, ale gdzie? Przecież kamienia nie włożą do więzienia, gdzie mnie przecież nie zamkną, co? Nie? Co? Ale ty przekręt zrobiłeś, nie? No super, w sumie super sprawa, ale ja bym się bał na twoim miejscu, słuchaj. No dobra, to ty chcesz dalej pracować czy nie? Czy zrobić sobie dzisiaj wolne chcesz? Bo jeśli ty naprawdę jesteś taki... To nie jest taki... dla mnie fucha. Proszę pana, ja tu knebluję, kurczę, zamykam ten sklepik. Przestań, zamykam, zostaw to. Zamykam tą budę, to. Zamykamy. I proszę zostaw pana, to, na razie przerwę czemu? Robimy tutaj, przerwę robimy, bo widzi pan, tutaj złodziejów tutaj dużo jest, tutaj zostaw słońce to. Zachodzi, idzie pan już spać tam, jutro pan się tym zajmie, ja tutaj będę trollował trochę jeszcze w nocy. Zostaw to! Jutro się widzimy, ale powiem ci, że wszystko, nieważne co byś teraz zrobił, i tak ci wybaczę, mam takie super teraz rzeczy, że wybaczę ci za wszystko, co zrobiłeś. Dobra, na razie, proszę pana. O, siema. Jak gdzie ja teraz tylko pójdę spać, zakneblowałem tutaj tą dziuplę. A to może dzisiaj na jacht bym poleciał, może dzisiaj na jacht. Ciekawe jeszcze, czy ten ziomeczek, którego na początku kiedyś tam na górze zakneblowałem, czy jeszcze tam siedzi, sprawdziłbym to, dobra. Dlatego tutaj widzę parkour lekki zrobiłem, nie wiem, czy w ogóle już ktoś tutaj przechodził tędy, czy nie. Ale chwila, sprawdzimy, czy on tutaj jest w tej beczce. Jest tutaj w tej beczce, czy go nie ma, sprawdzę, muszę to zobaczyć.
O, nie ma. Jakim cudem on wyszedł? O, tutaj jest. Już jest po tobie teraz. Ej, ty. Już jest po tobie, chodź. Zostaw mnie. Teraz. Ej, dobra, stój. I uwolniłem się z tej beczki. Już jest po tobie teraz. Skaczę na ciebie, skaczę. Nie zamacham się użyć mieczyka. Najlepszy cios. Nie zamacham. Uwaga. Ej, skąd ty masz tą zbrojkę? Skąd dostałeś tą zbrojkę, cwaniaku? Jaką zbrojkę? To nowa, ukradłeś ze sklepu? Ukradłeś nie, ze sklepu z tą nową ukradłem, zbrojkę? Nic nie ukradłem, nie twój interes, Bambo. O ty jesteś Bambo. Zobacz, jaki mam mieczyk, kurczę, zwijaj się stąd, bo cię załatwię. Ja mam lepszy mieczyk, jakbym ci pokazał, słuchaj, czemu w ogóle mnie uwolniłeś do beczce, co? Czemu mnie uwolniłeś w beczce? Nie uwolniłem cię właśnie, to jest najlepsze, jak stąd wylazłeś z tej beczki? Kurczę, podsadziłem się, ale to mi musiał pomóc jeden z mieszkańców tamtej wioski, ale sobie poszedł. A ty jesteś taką w ogóle łachudrą, w ogóle czemu ty to robisz, czemu trolujesz dobra, innych? Dobra, słuchaj, jako iż trochę przesiedziałeś swojego, to tutaj daję ci taki gratisik od firmy. No nie, ja nie przeżyję, zobacz co ja mam, ty myślisz, że masz dobry mieczyk? To ja mam dopiero dobry mieczyk, to jest po tobie. Ej, weź, bo mam 3 serduszka tylko, zostaw mnie, słuchaj, dobra. No i co, myślisz, że ci tak na łatwo dobra, pójdzie? Stój. Nie schodź z góry, dogadamy bo ja cię ubiję teraz. Dogadamy się, dobra, słuchaj, dam ci buty, tylko mi nic mi nie rób, zostaw mnie, nie dziabnij mnie ani razu. Dobra. Dawaj, deksowy miecz też. Dobra, daję, będę mógł u ciebie spać, tylko... No nie będziesz mógł. No będziesz please. Mógł sobie stąd wyjść, dlatego wynocha stąd. No pliska. Jak stąd nie wyjdziesz, to ci uderzy mieczem. No nie, gdzie ja mam spać? Noc już jest. No weź mnie przy... Wychodź stąd, powiedziałem, albo cię uderzę. No nie uderzaj mnie, no weź, dałem ci wszystko, no już jest co po ma. Tobie, teraz sam tego chciałeś, no. Ała, już jest po tobie. Ała, uwaga, chwila. Uwaga, i po tobie. Została! Jest...